A co by jeszcze odłożyć w czasie spotkanie z Fieruzem i zaproszenie na wesele, to pomyślałem, że jeszcze mogę zrobić... mogę jeszcze podejść w to miejsce tej lokacji, aby po prostu spróbować pokonać dorosłego, powolnego, czarnego trolla. No, może nie dorosłego, ale czarnego. I powolnego. I jak widać, jedynym sposobem w miarę dobrym na ubicie go, przynajmniej w mojej sytuacji, jest strzelanie w głowę, co może się wydawać odrobinę dziwne, ale tak zadaje po 50-40 punktów obrażeń, podczas gdy przy strzelaniu w klatkę, już sprawdzałem, obrażenia dochodzą do 10. Tak więc, a troll ma dość szybką regenerację, tak więc po prostu sposobem na niego jest szczęście, jak to już nie jeden raz, jak to już nie jeden raz bywało. Tym razem nie miałem szczęścia, tylko to troll je miał, więc umarłem, że tak powiem. Ale jak widać, teraz troll oberwał dwa krytyki pod rząd, być może teraz będzie piąty, znaczy podczas piątego strzału. No i jak widać, po prostu, o, piękny krytyk, jeszcze raz kiel, ach, piękny kiel, udało się zastrzelić trolla. Tak, trochę trzeba mieć szczęścia, ale o to tutaj chodzi. Zapiszę teraz grę i mam nadzieję, że wylosuje mi się dość dużo pieniędzy. 165, bardzo fajnie. Przedtem, gdy próbowałem go po prostu zabić, wylosowało mi się tylko 150, więc jest postęp. Dobra, wielki czarny troll powolny padł, a czy padnie syty piaskowy ogr? No cóż, ja znam odpowiedź i myślę, że wy też znacie. Oj. Nawet dwa naraz ogry, myślę, że padną raczej bez problemów, chyba że dostanę zaraz krytyka, a kiel sobie nie trafi w tego ogra, który ma odrobinę mniej obrony od tego trolla, ale ma dużo mniejszą regenerację i nawet mógłbym strzelać go w tłów, a zobaczymy właśnie, jak teraz kiel strzela, gdzie popadnie w tego ogra i zobaczymy, którym sposobem będzie... który sposób będzie szybszy na jego zabicie. Tak się zastanawiam, czy tamte ogry na... w portalu? Nie, tam były młode i dorosłe ogry. Więc to syty to jest trochę... wzięte... Nie wiem, może jakaś sugestia co do... jakaś sugestia co do tego, że na Gipat również był ogr z pełnym żołądkiem w świętych ruinach. Pewnie część z was go pamięta i dlatego pewnie tutaj też dali twórcy syty, a może jakiś inny powód, którego ja nie znam. Oj. Oberwałem odrobinkę, ale myślę, że ten strzał wykończy tego ogra. Oj, z ogrów, kurczę, miałem nadzieję, że jakieś lepsze... fatalna nagroda, naprawdę... naprawdę żałosna nagroda jest jak na ogra, więc no cóż, nic na to nie zaradzę. Dobra, o, całe stado gepardów. A właściwie mógłbym wam dać... Właściwie mógłbym dać sobie spokój z pokazywaniem wam walki z tymi gepardami, ale mimo wszystko jakoś tak pomyślałem, że czemu nie, dość mało walki i tak było póki co w tym zagrajmy. No, ale jak widać teraz, gdy mam... Zrobiłem te parę misji, kiel ma 40 ataku, to ta walka jest dziecinnie prosta. Tak, tutaj Kir coś mówi, jakieś Azza City, coś tam, nawet nie wiadomo co to znaczy, ale właśnie to jest śmieszne, bo stoi tułem do przeciwnika, a mimo to mówi. I w tym miejscu również jest jeden piaskowy ogr, którego właśnie zabijamy.
Właściwie tak się zastanawiałem, czy pokazywać wam w ogóle te walki z tymi ogrami. Oczywiście troll, wiadomo, boss, ale te ogry... to tutaj w tym Forgotten in Astral zostały trochę sprowadzone do poziomu... słabiutkiego, do bardzo niskiego poziomu. Właściwie bardziej obawiam się dozorcy niewolników niż takiego ogra, więc trochę zostali ludojedy bardzo zdegradowane. No cóż, tutaj są jeszcze parę hien. Jeśli myśleliście, że to już ten moment, w którym zagadam do Fieruza, to się myliliście. Tutaj jest ta skrzynia, o której wam mówiłem. Teraz mam już dopakowane 25 punktów do użyj kradni, czyli łącznie 30 mam, więc będę mógł ją otworzyć. I po raz kolejny czuję się bardzo, ale to bardzo oszukany, że w tym kufrze nie było ani złamanego grosza. To naprawdę jest, jak dla mnie, smutne. Dobra, jesteśmy na czarnym rynku, aby kupić miecz. No to już słyszeliśmy i teraz kupimy sobie złodziejski miecz jest. Tak, to już słyszeliśmy i teraz Kir wreszcie będzie miał jakąś broń, którą będzie mógł coś robić komuś. Co tam jeszcze chciałem wam powiedzieć? No to cóż, sprawa wygląda tak, że tu dla Fieruza, no... biedaczek. Cóż, chciałem jeszcze trochę dłużej poczekać, zanim będę rozmawiał z tym Fieruzem o tym ślubie z narzeczoną, ale jednak się nie dało, no bo... jednak trzeba mieć 35 użyj kradni, żeby otwierać... 30, tak, dobrze mówię, 35 punktów użyj kradni, aby otwierać lepsze skrzynie. Więc nic z tego, więc gadamy z Fieruzem. Fieruz, ty szukał mnie? Co to się? Nie, prosto saskuczył się. Stało się, oczywiście. Stałbym ja inaczej na ciebie czas tracić. Chcę przypomnieć ci o długu. Ty idziesz ze mną. Moją Алію стража захапала. Тюрьмяна. Пойдешь со мной ее вытаскивать оттуда. А кто такая эта Алия? Да еще и твоя. А тебе какая разница? Не лезь, это куда не тебе не просят. Нет уж, милый Фейрус. Раз уж предстоит горяченькое дельце, то Кель имеет право знать, ради кого рискует жизнью. Ну, невеста она моя. Ой, держите меня! У грозного Фейруза появилась невеста. Что же ты ее скрывал от нас? Боялся, что узнает, что ты не такой страшный, что и у тебя есть сердце. Кель, мне кажется, что ты ведешь себя не очень хорошо. У Фейруза беда, он просит о помощи, а ты смеешься. Спасибо, парень, понимаешь меня. Видно, и тебя успела зацепить какая-то красотка. Уж не наша ли Кель? Кель? Нет, что ты, мы с ней просто друзья. Ой, вы только их послушайте. Такие все умные, а дальше собственного носа не видите. Кель, чего ты? Да не бери в голову. Женщина, что с нее взять? Ладно, значит так. Далеко не отходите. На сборы времени мало. Скоро надо выдвигаться. А ведь я так не шлю. Не, добра, то жарты жартами, але... tak, tutaj, tak w ogóle, to tutaj Fieruzie, szukałeś mnie. Tak mi się wydawało, że można od Karima, Willi Rindale'a, otrzymać właśnie takie ponaglenie, czyli że tam w rozmowie z nim powie nam, że nas Fieruz szuka i że jest na czarnym rynku. Tak mi się wydawało, że coś takiego miałem, a może nie. Może mi się coś pomyliło, ale chyba jednak tak, więc nie wiem dlaczego nie ma tego, ale raczej niezbyt ciekawy tekst. Ale za to na pewno ta rozmowa z Fieruzem była bardzo ciekawa. Tutaj, już pomijając tą narzeczoną, to i to jak Kir akurat tutaj pierwsze, po raz pierwszy dobrze powiedział, że się zachowuje niegrzecznie Kiel, że się śmieje z Fieruza, chociaż ma taki kłopot olbrzymi, ale potem to, co się tu działo, świetne. A najlepszy tekst Kira... nie, dobra.
Naprawdę, bardzo, bardzo mnie śmieszy ta głupota Kira, więc... No przepraszam, nie mogę nic mądrego tutaj wymyślić. Dobra, tak wygląda nasz... Omega. Tak wygląda nasz złodziejski miecz, ale niestety jesteśmy przeciążeni, gdy nosimy nasz rytualny sztylet z brązu, który damy Kiel. No cóż, nic jej nie da, ale przynajmniej nie będzie przeciążona. No i teraz przynajmniej mamy jakąś tam obronę 35 i jakieś tam obrażenia możemy zadać. Mimo, że mamy o 5 ataku mniej. Chociaż jak mówię, atak nie jest nam do niczego potrzebny. Kiel bez butów chodzi. No cóż, tak bywa. Tak, tutaj mam tyle różnych tych statystyk. Myślę, że Kir zdobył dość dużo doświadczenia, ale na razie wstrzymam się z czymkolwiek. I po prostu jak widać. Tutaj otwiera nam się nowa lokacja, pustynia nekromantów. I narzeczona Fieruza została przyłapana i wtrącona do celi. I teraz trzeba pomóc mu odzyskać tą Aylę. Czy jak jej tam?